Już macie, nie macie kontaktu. Na chuj mi taki przyjaciel, jak... Hej, dobra, to jest mocne to jest. Czy on jest, czy go nie ma, to jest tak samo. No to po prostu się odciąłem i tyle. Ja wchodząc na ten program, chciałem zadzwonić do Franka, żeby się go zapytać, z kim lepiej mu się robi content. I chciałem się zapytać, czy robi lepiej Ubiegłem twoje pytanie. Z Meduzą, czy właśnie z Szymolem, i żeby Franio się wypowiedział. A tutaj dostałem informację z reżyserki, o, że już jest. Halo, halo! To żeby nie było trzeciej, jak masz trzy walki, to żeby nie była trzecia z Frankiem, kurwa. Halo. Cześć, Franek. Halo, cześć. Cześć, cześć. Słuchaj, w ogóle na samym początku chcę ci powiedzieć, że chciałem do ciebie zadzwonić, żeby cię zapytać, z kim lepiej robić się content. Czy z Meduzą, czy z Szymolem, ale Szymol przed chwilą powiedział o tym, że... nie wiem, może... Powtórzę, to oglądam chyba, no to wiem. A oglądałeś? Oglądam to na Twitchu, tak. Oglądasz na Twitchu. No i no wiesz, Szymol powiedział, że po banie zerwałeś z nim kontakt. Nie okazał się prawdziwym przyjacielem, z jakiego go miał. Zerwanie kontaktu, nie? W sensie, dobra, to może ja to przedstawię jakby od początku. Wiesz, jakby odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, z kim mi się robi lepszy kontent, w tym momencie no, jakby ciężko to porównać, no, bo to są dwa zupełnie inne kontenty. Teraz poznaję mnóstwo ludzi, to jest bardzo fajne, ale wcześniej robiłem właśnie z Szymolem i na tych streamach jakby nie patrzeć, dużo piliśmy alkoholu i tak dalej, więc ja osoba, która już teraz stawia na zdrowszy tryb życia, można powiedzieć, robię mniej drunk streamów na pewno i staram się robić taki kontent, powiedzmy bardziej, który się opiera na czymś, a niekoniecznie na piciu alkoholu. Ze względu chociażby na to, że moja rodzina ogląda moje streamy i tak dalej i mi mówili, żebym właśnie nie pił na streamach i nie zachowywał się w jakiś tam sposób, jak się zachowywałem, prawda? W każdym razie bardzo przykro mi się zrobiło, jak usłyszałem, że Szymon tak mówi, bo ja, wydaje mi się, że w tym momencie to jest, albo właściwie, no to nie wiem, że to był, jakby to była moja ostatnia szansa w życiu tak naprawdę na przyjaciela i mówię to totalnie poważnie, bo wydaje mi się, że ale mieliśmy nie... rozmowę przed twoją walką, ja ci wytknąłem wszystkie błędy, jakie robisz i jak jest chujowo i ty mówiłeś okej, ale nic z tym nie zrobiłeś i nadal jest tak samo, no to już pierdolę to. Wiesz co, gadam z chłopakami z Discorda o tym i wiele osób do mnie pisze, że właśnie, w sensie ja wiem, że wchodzi ci walka na głowę i wiem, że teraz nie masz czasu, ale ja ci pisałem milion razy na Messengerze, nawet sprawdzałem jeszcze przed Facebookiem, bo wiedziałem, że temat zostanie poruszony. Czy chcesz gdzieś wyjść, czy chcesz gdzieś wyjść, ty mówiłeś zawsze, że masz treningi. No ja to rozumiem i dlatego czekam i mam nadzieję. Wiem, że to wszystko, ta cała atmosfera, bo znam też swoją psychikę, wiem, że to siada na głowę i jestem w stanie zrozumieć w tym momencie jakby twój mentlik i twój mindset, ale jakby nie patrzeć do momentu poprzedniego piątku, gdy poszedłem na imprezę, na którą cię zaprosiłem też, to wtedy nie przyszedłeś, powiedziałeś, w sensie wszystko było okej i nawet jakieś tam memy wysyłałeś, jeżeli to miałoby świadczyć o twoim dobrym nastawieniu w moim kierunku. Ja uważam cię nadal za przyjaciela i tak naprawdę jesteś jedyną osobą, która mogłaby nim zostać, bo uważam, że przyjaciel to jest osoba, którą się poznaje przez lata i tak naprawdę nie miałem nigdy takiej osoby jak ty przy mnie. I bardzo przykro mi się zrobiło, jak to powiedziałeś. Mam nadzieję, że relacje naprawimy. Nie wiem, jaki masz stosunek do tego, natomiast mam nadzieję, że pogadamy prywatnie i zaczniesz mi odpisywać, bo właśnie osoby z Discorda, o których mówiłem, czyli no ty będziesz wiedział, czyli osoby, którym też przestałeś jakby nie patrzeć, odpisywać. Rozumiem jakby tu natłok spraw i treningów i tak dalej. Też mówią, że wiesz, że źle się z tobą dzieje. I ja też się im żalę, wiesz dokładnie o kogo chodzi, bo te osoby były wtedy na tej rozmowie, powiedzmy. I one nie wiedzą, jakby też nie rozumieją twojego nastawienia w tym momencie do mnie. Jakby też jestem w stanie zrozumieć to, że przez to, że teraz nagrywam z Meduzą i jakby wiesz, robię swój content i jakby nie mam jak cię umieścić na tych streamach przez to, że masz bana. No wiesz o co chodzi, no generalnie mam nadzieję, że relacje naprawimy tak naprawdę, bo nie wiem. Tak jak mówiłem ci wtedy, że źle się czułem psychicznie, jak tak naprawdę, jak mieliśmy tą pierwszą kłótnię, teraz jest druga. I tak naprawdę ja, szczerze mówiąc, nie wiem, o co ci chodzi w tym momencie i chciałbym się dowiedzieć. Nie wiem, czy chcesz to poruszać tutaj, czy chcesz to poruszać prywatnie i mam nadzieję, że to mnie odpiszesz. To już brudów to nie wyciągajmy na publiczkę. Pogadamy prywatnie sobie po prostu. No mam nadzieję, że mi odpiszesz. No. Dobrze, no to dzięki Franiu za... Smutno się mega zrobiło. ...za odebranie telefonu. Nie wiem, czy zrobiłeś dobrze, że powiedziałeś, że Szymolowi walka siada na głowę, no bo to jakby... Ale wiesz co, nie, to chodzi mi po pierwsze, ja wiem jaką Szymon ma psychikę,
wiem, że też się przyznaję do tego, że ma tam jakieś problemy psychiczne i tak dalej, dlatego jestem w stanie to zrozumieć, też jestem w stanie zrozumieć pewne zachowania, które jakby aktualnie się dzieją, czyli że porusza mój temat na Discordzie, a nie chce mi odpisać, na którym mamy swoje community już wykształtowane od kilku lat i przez to jestem jakoś tam, przez te community jestem traktowany gorzej, bo nie jestem w stanie, jakby nie poruszam, sorry, jestem naładowany emocjami. No nie chcę poruszać tego tematu, na Discordzie, chciałem poruszyć to prywatnie i to, że napisałeś na przykład, że nasza przyjaźń, że to jest publiczna przyjaźń. No nie ma, moim zdaniem nie ma czegoś jak publiczna przyjaźń i że dlatego poruszasz ten temat tutaj, a nie odpiszesz mi na wiadomości. No ważne, w każdym razie, sam się przyznaję do tego, że ma tam jakiś natłok emocji w głowie i troszeczkę za dużo tego jest, jak na niego, natomiast uważam, ja go znam i wiem, jaki on ma charakter, jestem pewny, że jak wjedzie, to rozjedzie i na 90% moim zdaniem Szymon walkę wygra. Dzięki bardzo. Dzięki. Trzymaj się, Franek, w takim razie i dzięki za odebranie telefonu. Dzięki, panie. Może w tą kwestię pewności siebie, bo